Dobra, przywitam się z wami nad wodą. Przyjechaliśmy z ojcem na nockę, na PZW. Jeszcze przed zawodami mnie wyciągnęło nad wodę i podejrzewam, że jeszcze nocka jedna przed zawodami może się pojawić. Dwa lata temu opowiadałem wam o tym, jeździliśmy dużo na te nocki i na wody PZW. Trudne wody. I łowiliśmy wtedy. No, ten jeden karp piękny, którego teraz widzicie, wyjechał nam wtedy. 15-600 pełnołuski. Parę tych mniejszych, nowi widzowie mogą cofnąć się do filmu wstecz. Godzinę mamy trochę późno, bo jechałem nad wodę i złapałem kapcia, więc musiałem jeszcze kombinować i tak dalej. Więc troszeczkę mi się przeciągnęło. Pokażę wam tylko szybko zestawy. Wiele wam dzisiaj nie pokażę. No, krótka nocka. Ale no, muszę wam pokazać zestawy. Miałem być dużo wcześniej. Żyłki miałem wam pokazać, bo przewijałem już na zimę. No ale niestety niektórych rzeczy wam nie pokażę, bo po prostu nie zdążę. Więc albo pokażę wam to jutro, albo pokażę wam to na następnej nocce, która pewnie pojawi się bardzo szybko. Plecionka, potrzebuję kawałek plecionki. Chcę wam tylko pokazać zestawy chociaż, żeby jakby coś się wydarzyło. To tak, pierwszy bananowy krem na haczyk kurwszanku, dwójka. Nie pytajcie od razu, dlaczego zmieniłem haczyki. Nie będę na tym filmie poświęcał tego czasu. To jest za mało czasu na tym filmie, żebym to mówił. Drugi zestaw. Pomarańcza z kałamarnicą, bałwan. To jest taki mój killer, również na tym samym haczyku, dwójce. Zestawy wozimy łódką, nie mamy pontonów, szybka nocka. Będę też używał PV-ki i będę używał na jeden zestaw, myślę, że nawet na dwa, jeszcze to sprawdzę, z PV-ką oleju łosoś z łososiem. Łosoś chili chyba, albo samo łosoś, nie pamiętam, który to jest olej. I w tej PV-ce będzie słodka kukurydza, tylko tych PV-ek jeszcze nie mam zawiązanych, ale to już ojcu zostawię, żeby mi zawiązał. Ja sobie tutaj zaraz ogarnę zestawy i zacznę wozić. Więc chciałem wam pokazać tylko zestawy, zameldować się, że jestem. No tak to wyszło, że niestety były plany inne, no ale złapałem kapcia, miałem gwoździa w oponie i musiałem jechać do wulkanizatora, bo okazało się, że moje koło zapasowe również ma dziurę. Więc dojechałem, wyjechałem o 11, a dojechałem o... której? O 16? Dokładnie. No, wyjechałem o 11, dojechałem o 16, a drogi mam 50 minut, więc no... Tak to wyszło. Wywieziemy sobie zestawy. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się z jakąś rybką. No już z ojcem nastawiamy się bardziej na polowanie, na te duże już. To jest ta fajna już pora. Temperatura wody spadła. Jeszcze jest zielono, bo ta jesień dopiero się pojawiła właściwie z dnia na dzień. Więc jeszcze tej jesieni takiej prawdziwej nie widać. Dużo dzisiaj padało. Teraz zrobiła się piękna pogoda. No, miałem jutro jechać wcześniej do domu, ale pewnie nie pojadę, nawet jak nie będzie brań, tylko z tego względu, że straciłem dzisiaj cały dzień na to, żeby jeździć po wulkanizatorach na kapciu. Więc postawiłem bananowy krem. Sypać będę samym peletem, tutaj nawet wiaderku wam pokażę. Tak to tutaj wygląda. Pelet, pokrojone kulki, rozgniecione, jeszcze nie rozgniotłem wszystkich. Taki pomieszany pelet, pomieszane kulki, zero kukurydzy, troszeczkę orzeszka wjedzie do łódki, ale bardzo, bardzo, bardzo mało. Dosłownie parę ziaren, żeby tam leżało. Niczym tego nie zalewam. Zaczynam już łowienie na sucho. Jedyne co, to PV-ka będzie zanurzona w oleju. Dzisiaj mamy wtorek, 10 października, więc... Zawody mamy 20, jak się nie mylę, 7, to myślę, że jeszcze tutaj zaraz się pojawię na jakiejś nocce, może na tej wodzie, może na innej. Ale tych nocek w tym roku na tą zimę będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Jeszcze przed zawodami planuję zrobić dla was dwie poza tą. Więc ja się biorę za wywózkę, biorę się jeszcze za PV-ki i jak będzie z czym, to widzimy się wieczorem. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that.
I ain't gonna wait, that's all fair. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you better. Dobra, druga w nocy. Obiecałem, że pokazuję każdą rybkę. Okazało się, że jeszcze ojciec Amurka przede mną złowił, a się nie pochwalił, a ja śpiewał cię i nic nie słyszę. No tak chrapałeś jak dzwonek. No, a ja złapałem takiego ładnego leszczyka, pomarańcze z kałamarnicą, bałwanek. Ale ładna łopata już. Ale niestety jeszcze chyba, jak te leszcze się tu pojawiają, to jeszcze wczesna pora. Nie ma karpia, jeszcze woda jest ciepła. Jak już jest taka bardzo, bardzo zimna i taka jak być powinna, to leszcze się nie pokazywały. Ewentualnie amurek i karpie. A jeszcze jak leszcze jeszcze wchodzą, jeszcze się pokazują, ale ładny. To niestety jeszcze nie ta pora. Na kamerze nie wygląda tak ładnie. Czemu on tu tak ładnie nie wygląda? Szeroki, ładny. No, więc muszę wywozić. A amurka złowiłeś na ananasa, nie? Oczywiście. No, więc amurek był na ananasa, malutki, bo malutki, ale no nie obudził mnie, a w tym aucie nic nie słychać, no niestety. Dobra, puszczam, wywożę, druga w nocy, to może jeszcze coś nam się uwiesi. Szkoda, że nie możemy do karpia się dobrać ostatnimi czasy tutaj, nawet małego. Czekaj, zrobię ci nawet zdjęcie z nim. To jest piękny jarzeklenik. Ta woda to mnie nigdy nie... Jeszcze boleń myślałem przed chwilą, tą mordę tak wyszedł. Piękny jarzoklenik. Zarąbisty. Jarzoklenik. No naprawdę, myślałem, że tu już ich nie ma dawno. Są. No dobra, puszczaj, niech żyje. Nie wiem skąd on się tu wziął i co on tu robi. Może z wora go, żeby nie upadł, bo to szkoda go. Weź z workiem go. No to wiesz, jak nie wiesz. Niech idzie z workiem, niech żyje. Ale zimna woda, ty mówisz, że jest... A nie, to ona tu jest chyba zimna. W wiaderku była lodowa ta. W wiaderku, dobra. Dobra, chodź go tu podbierać. Dziesięć drzewo, kurde, pakujesz, patrz co robi. Dobra, obróciłem go. Ale ściekaj. Słodka kukurydza potem. Ale piękne branie, jak ja lubię te branie. No to prawdopodobnie widzieliście kawałek holu. Mały kawałek. Ale wreszcie mamy karpika. Powiem wam, że nie dałbym mu takiej wagi, jaką ma. Ale 4 kilo. Ale zobaczcie, jaki śliczny, jaki okrągły. No, już możemy się pokazać. Popek, słodka kukurydza, bo dzisiaj zmieniłem zestawy, zdjąłem bałwanka na dzień. Odjazd przepiękny, już wiedzieliśmy, że to prawdopodobnie karp. No myślałem, że większy podczas holu, ale wiecie, że te małe wariaty... No śliczny. Dokładnie po odjęciu worka. Po odjęciu worka 4200. Nie dałbym mu, bo jest strasznie krótki. Ale to chyba przez ten brzuch, strasznie szeroka ryba. Bardzo ładnie one tu rosną. Mały, ale wariat. Bardzo ładnie one tu rosną, no śliczny. No prześliczny.
Zobaczcie, jaki czarny. Przepiękna ryba. Sypane samym peletem dzisiaj rano i bardzo mało tego peletu wsypałem. Ale się cieszę. No, na jedną nockę leszcz, karpik, amurek i kleń. Powiem wam, naprawdę woda PZW, wiadomo, że to wszystko jest nieduże. No ale jak najbardziej taki karpik mnie cieszy. Już dawno nie złowiłem tutaj. Ale jest piękny. Patrzcie, jaki ma bęben. Mała ryba, zobaczcie, jak napasiona. Nie wiem, co one... No, jeszcze mają żarcia. Jeszcze jest wczesna pora. I piękna rybka. Nie chcą brać, a pełne. No. Żołędzie. Przepiękne. No mają co tu żreć jeszcze. Ale jaka kulka, niesamowity. Dobra. Robimy fotkę i go puszczam. Tak jeszcze na do widzenia. Przewijałem żyłkę na jednym kołowrotku. A ja podbierałem. Kołyskę sobie już wysuszyłem. Podbierak, nie? A podbierak to za chwilę. No i co robisz? Całą kamerę żeś ochlapał. I taki bączek. Maleństwo. No ale dobrze, jak na nockę. Jedną, trzy ryby na brzegu i spinka. Bardzo fajnie. Oczywiście ja bez amurka zjechać nie mogłem. Ale śliczny złoty. Też napasiony. Jaki maleńki. No pokażesz się na chwilę? Już płyniesz, tak. Ja wiem. Tak, ja wiem. Całą kamerę muszę wycierać, tak. Super, super, super. Już nic na tej kamerze nie widać przez ciebie. Ty jesteś taki wielki. Ogromny. 2 kilo nie masz. Ale śliczny. Słodka kukurydza. Nie wiem, czy mówiłem o zmianie. Zapomniałem wszystko na tą kulę. Od kiedy zmieniłem, to zaczęły jeździć ryby. Dobra, puszczam tego wieloryba, bo muszę od nowa wszystko suszyć. No i dobra. Tyle by było z naszej zasiadki, jednej nocki, chociaż i tak posiedziałem dłużej, bo mamy godzinę 15, na koniec jeszcze widzieliście amurka. Więc jak na PZW nie ma tragedii, też jakoś świetnie nie jest, bo 3 ryby małe, najbardziej to mnie cieszył ten karpik, że się wreszcie pojawił. No 4 kilo to nie jest szał, ale na PZW zawsze przyjemny, ja się cieszyłem również z tego leszcza, wiecie, że ja z tych leszczy się cieszę. Więc szykuje się jeszcze szybka zasiadka na innej wodzie PZW, nie na tej. Ale nie będę teraz opowiadał. Myślę, że za tydzień już się... Znaczy za tydzień się nie zobaczymy. Za tydzień będę robił kolejny film. Już przed zawodami miałem nie jechać, ale widzicie, jeszcze takie nocki na PZW zawsze chętnie. Tam chyba będą 2 noce, a nie 1. Więc myślę, że tak zakończymy ten film. No co tutaj wygrało? Słodka kukurydza, kulka, popek. Zamówiłem, troszeczkę chciałem zmienić już to łapanie, sypanie, większość ilości peletu.